Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujesz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do Niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych potrzebujemy jak powietrza. W czasach tak trudnych, proszę Państwa, jak dzisiejsze, próbujemy się zmagać z tymi konfrontacyjnymi stanowiskami. A dzisiaj nad sukcesem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony. Tymczasem bez Państwa nic by się nam nie udało. Prawo do Niuansu. Dzisiejszy program powstaje dzięki Państwa wsparciu przez Patronite i za pośrednictwem innych narzędzi, za które to wsparcie ogromnie Państwu dziękujemy. I serdecznie także zachęcam Państwa do przekazywania 1,5% na Fundację Kultury Liberalnej. To naprawdę jest dla nas wyciągnięcie ręki i ogromna pomoc. Dzięki temu możemy tworzyć program, który oglądają Państwo. Coraz więcej osób ogląda, proszę Państwa, i coraz więcej osób subskrybuje. Proszę zachęcać, komentować. Ponad 10 tysięcy subskrybentów na samym YouTubie mamy, nie mówiąc już o innych kanałach komunikacji. A dziś, proszę Państwa, przechodzimy już do naszego tematu. Dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać, nasi goście, profesor Zbigniew Mikołajko, polski filozof, historyk religii, eseista. Dzień dobry. Dzień dobry. I Stanisław Obirek, antropolog kultury, teolog, historyk, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. I autor posłowia w książce, która będzie pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, proszę Państwa. Catherine Nixe, Ciemniejący wiek, o niszczeniu świata klasycznego przez chrześcijan. O co chodzi? W dwóch słowach pozwolę sobie tylko wprowadzić nas do tematu. Otóż, proszę Państwa, otrzymaliśmy książkę, o której Stanisław Obirek napisał, książka Manifest. Rzeczywiście. Jest to książka dla wszystkich. Jest napisana potocznym, takim przystępnym językiem. Jest to książka eseistyczna, popularno-naukowa, a nie naukowa, ale opowiadająca o czymś, co zostało wyparte, zapomniane, zamazane. Mianowicie o tym, jak w okolicach IV wieku, tak, IV-V wiek, rozpoczyna się coś, co w zasadzie do dziś autorka szuka słów odpowiednich na to, bo używa najrozmaitszych tutaj określeń. Mianowicie chrześcijaństwo najpierw uzyskuje status religii, która wraz z Konstantynem Wielkim przez moment jest traktowana jak wszystkie religie w Cesarstwie Rzymskim, a następnie bardzo szybko, to jest, nie, tak jak opisuje ta autorka, błyskawiczny proces, staje się religią dominującą, która, w imię której rozpoczyna się proces, na dobry początek, dewastowania świątyń dawnych wyznań. I ten opis tej książce, Ciemniejący wiek, proszę Państwa, raz jeszcze pokażę, to jest opis w zasadzie wandalizmu, dewastacji, terroryzowania wyznawców innej religii. I to będzie za chwilę pytanie. Jest niesłychanie ciekawa propozycja wejścia w skórę ludzi tamtej epoki. Wchodzimy w skórę tych osób, aż boję się używać tego słowa, w skórę pogan, ponieważ jest to termin, który dzisiaj jest uznawany za nadal pejoratywny. Nie jest to politeistów. Politeistów, pogan, tak. I ciekawe padają stwierdzenia dotyczące tego, jak błyskawicznie chrześcijaństwo poradziło sobie z wcześniejszymi wyznaniami. Na przykładzie konkretnych postaci Catherine Nixe opisuje taki fenomen, że część z tych Rzymian dziwiła się, bo ich grecko-rzymski system wierzeń funkcjonował od niepamiętnych czasów, 1000 lat. I nagle pojawia się chrześcijaństwo, ledwie 300 lat. Konstantyn Wielki to w ogóle się nawrócił w pewnym momencie z powodów, które wydawały się wielu osobom niemoralne, bo zamordował żonę i szukał jakiegoś odkupienia. I tak ci Rzymianie klasyczni przyglądali się z niesmakiem, w opisie Catherine Nixe, z niesmakiem temu, jak ci pierwsi chrześcijanie dewastują świątynie, podważają stan wiedzy ówczesnej, zakazują w zasadzie poczucia humoru dotyczącego religii, ale także niszczą po prostu fizycznie zasób wiedzy. Jedna z takich obiegowych stwierdzeń, podkreślam obiegowych, bo ja
cały czas mam wrażenie, że to zostało, no, to tak przyjęte jest, nie tylko przez Catherine Nixey, że 99% tekstów literatury rzymskich, łacińskiej zostało unicestwionych. Ona w dużej mierze to kładzie na karp nie tylko jakichś wydarzeń losowych typu pożary, ale jednak regularnego dewastowania przez chrześcijaństwo. No więc moje pytanie jest takie, czy potrzebna jest na dobry początek nam tego typu konstatacja, kiedy w zasadzie, do czego może być nam potrzebna ta książka dzisiaj, kiedy my no, wszyscy jesteśmy wychowani w tym świecie chrześcijańskim, czy jak są inni postchrześcijańskim? Ha, jest potrzebna pewnym środowiskom, które dostają w niej poręczny instrument. No, ona mieści się w tym samym obszarze, wybacz Staszku, tu pewnie będziesz, myślę, mówił o tej książce lepiej niż ja, chociaż ona jest świetnie napisana, błyskotliwa i tak dalej, ona jest potrzebna środowiskom antyklerykalnym, żeby wzmocnić, tak radykalnie antyklerykalnym, żeby umocnić ich wierzę. Mhm. Ona mi się w pewnych aspektach bardzo podoba. Jest świetnie napisana. Podobają mi się portrety postaci, te wejścia w skórę, nie tylko pogan, ale również politeistów, ale również i chrześcijańskich autorytetów tamtych czasów. Dwa portrety radykalnie opozycyjne, szczególnie tu są ważne, czyli Hipatii i Szenuty, przez 80 lat był archimandrytą, ten facet archimandryta Białego Klasztoru, takiej ogromnej, miasta mnichów w Egipcie. To był terrorysta, także wobec własnych podwładnych. To może przypomnijmy tylko w dwóch słowach, żeby Szenuta, Szenuta, zakonnik dość mniej radykalny. Więcej, tak, mniej więcej w czasach Augustyna żył. To na przełomie IV i V wieku i okrutnie wojowniczy i powiedziałbym złowieszczo przemocowy. No, chrześcijaństwo zaprowadzał ogniem i mieczem, natomiast wspomniana Hypatia z Aleksandrii to intelektualistka, wybitna matematyczka, która została rozszarpana przez tłum. Wdarta ze skóry, rozszarpana, pocięta skorupami z podpłuczonego naczynia, wydłubano jej oczy. W kościele zresztą co się działo, pocięta na kawałki, które zostały spalone, a prochy rozrzucono. Chociaż ona ma swoją legendę i swoje znaczenie, te dwie figury są tutaj ważne. Ale ja się nie zgadzam z pewną generalną wymową tej książki. Czyli z tym, że chrześcijaństwo w swoim przemocowym charakterze, w swoim niszczeniu świata, z którego się wyłoniło, czy w którym istnieje, jest absolutnie wyjątkowe. Ona mówi o pogromach pogan, o niszczeniu. Proszę bardzo, oto mamy 38 rok Aleksandra, miejsce umęczenia tej Hipatii, potworny pogrom Żydów, opisany przez Filona, sprawiony przez Greków. Można sięgnąć do znakomitej powieści zresztą, nie tylko do relacji Filona, która jest po polsku, Flakus to się nazywało, ale do powieści Giorgia Szpiro, takiego węgierskiego znakomitego pisarza, Niewola, no, ze szczegółami, opierając się na tym Flakusie, czyli na relacji Filona głównie. Zresztą obraz Rzymu, który jest tam, to nie jest takie, no bo o autorki. Mhm. Jest idylliczny, wspaniały świat posągów, wielkiej, cudownej kultury,
a tymczasem mamy coś tak. Dalej przychodzi zburzenie świątyni jerozolimskiej w 70 roku przez Tytusa, jednego z najwspanialszych obiektów starożytności. Ale na tym nie koniec. Temu towarzyszy straszna rzeź, a jeszcze większa rzeź Żydów jest po powstaniu Bar Kochby. 132-135 to powstanie w Zaorze. 580 tysięcy zostaje zamordowanych przez tych wspaniałych politeistów. Z rozkazu Hadriana Jerozolima zostaje zaorana i buduje się nowe, cudowne miasto helenistyczne na tych podwalinach. Ale Żydzi też nie są tacy cudowni, bo na trochę przed zamordowaniem tej Hipatii w tejże Aleksandrii palą kościół chrześcijański, ja to zaraz podsumuję, i mordują, i masakrują grupę chrześcijan. O co chodzi? Żyjemy w świecie, który jest rozkiełznany, nad którym niby jest wielkie imperium, stanowcze, militarne, uzbrojone po zęby, ale ład się rozprzęga. Rozkłada się ten świat, a namiętności religijne, etniczne grają straszną rolę. Dlaczego chrześcijanie, którzy się pojawili z tego rozkładu, jako odpowiedź pewna na ten rozkład, mieliby być lepsi od tych pozostałych? Ja wiem, mi strasznie żal tych 99% rzeczy łacińskich, tych 90% greckich. No być może w ogóle inaczej byśmy myśleli. Inaczej, prawda? Byśmy myśleli, oczywiście. Druga rzecz, mianowicie, która się z tym sprzęga. Otóż mam wrażenie, że Imperium Rzymskie dokonało swoistego samobójstwa rękoma chrześcijan, którzy, no kim byli? Mieszkańcami, obywatelami tego imperium. To był zarówno tłum rozszalałych fanatyków religijnych, tych ubranych na czarno siepaczy samorzutnych, służących biskupom Aleksandrii, jak i powiem, ludzie typu Augustyn czy Hieronim ze Strydonu. No, wyznania Augustyna są jedną z najsłynniejszych książek kultury antycznej, prawda? Która do nas... Ale o co chodzi? Coś ważniejszego, mianowicie pytanie, którego autorka nie stawia, powinna postawić. Dlaczego ta wspaniała kultura, kultura wielkich idei, ten świat politeistyczny, a zwłaszcza świat rzymski, dzieł sztuki, budowli, świat prawa rzymskiego, nie zdobył się na żadną teorię, na żadną postać, na żadną ideologię, która pozwalałaby go ocalić. To jest dla mnie pytanie. No, autorka odpowiada trochę chyba na to, mówiąc, że po prostu ci Rzymianie byli o wiele mniej agresywni i w zasadzie w innym miejscu. 6 tysięcy krzyży postawionych przez Krasusa w 71 roku przed naszą erą tym niewolnikom zbuntowanym nie świadczy. To był najbogatszy człowiek świata wtedy, wielki polityk. Ta rzeź, która została sprawiona Żydom, a jeszcze paru innym narodom. Co więcej, nie tylko umniejszanie też męczeństwa chrześcijan też jest. To niekoniecznie jest tak. Ono tu ma tutaj dane wycinkowe. Rozmaicie to bywało. Trudno zresztą to ująć, ponieważ to rozprzęganie Rzymu
polegało również na tym, że naraz rządziło po 6 imperatorów i jeszcze więcej ich cezarów w różnych w kawałkach tego imperium, prawda? To ten świat ekspandował, zresztą dość szczególnie, ale jednocześnie coraz bardziej był chory. No to wiemy, no przecież można mieć, tak jak ona, zastrzeżenia do książki, której nie czytała, czyli wie tylko o niej z filmu najwyraźniej, czy do Quo Vadis, ale w Quo Vadis jest niezależnie od błędów, niezależnie od takiego twardego, powiedziałbym, uwznieślonego katolicyzmu idealistycznego Sienkiewicza, jest jednak obraz, który się zgadza z obrazem Rzymu według Tacyta, który jako żywo katolikiem nie była, wręcz przeciwnie, jak wiemy. Po prostu, no, co Swetoniusz pisze, prawda? To nie były zabawki. Ona pisze chociażby z taką cudowną aprobatą, zachwytem na temat swobody erotycznej. Erotycznej, tutaj tu Pompeje i to, co mają w gabinetto segreto w Muzeum Narodowym Archeologicznym w Neapolu. Tyle tylko, że to jest kultura itypaliczna. To jest... To też coś mówi o roli kobiety w tym świecie. Swoboda erotyczna, te wspaniałe Pompeje, te obrazki w lupanarach, które tam są, te obiekty erotyczne, które tam poznajdowano, mają są pochwałą falusa i dominacji falusa. Właściwie są wyrazem kultury falokratycznej i czegoś jeszcze. Te niewolnictwo tych kobiet, to znaczy 9-letnie prostytutki w Pompejach czy w Rzymie, niewolnice. Stanisław Obirek pisze dla nas, że publikacja powinna wywołać debatę i na nią zasługuje i proponuje nowy paradygmat w podejściu do historii w ogóle, w którym ta przestaje być zbiorem budujących opowieści na temat wyjątkowego charakteru kultury europejskiej, a staje się swoistym laboratorium badawczym, gdzie dokonuje się krytyczny nabóz nad przeszłością. To zupełnie inne postawienie stanowiska niż profesor Mikołaj. Myślę komplementarne. Ja bardzo lubię słuchać i czytać profesora Mikołajko, który nie, ja myślę, że rzeczywiście ja nie odwołuję absolutnie tego, co napisałem w posłowiu, natomiast kontekst, czy kontekstualizacja, czy dostrzeżenie innych perspektyw jest dla książki żywotnie potrzebne, to jest prawda, bo ona może być niestety rzeczywiście wykorzystana ideologicznie. To się zgadzam. Ale ja powiem o moim pierwszym wrażeniu, dlaczego ja przeczytałem tę książkę z ogromną ciekawością. Przede wszystkim autorka jest, no skończyła oczywiście studia, języki zna, grecki, łacinę, świetnie oczytana. Chciała, bodajże Pausanius miał być jej takim przewodnikiem, chciała objechać te wszystkie obszary, o których pisze, no ale wtedy ISIS powstało, więc to jest też bardzo szczególny moment, kiedy właśnie państwo islamskie niszczy zabytki, te słynne pomniki Buddy i myśmy byli bardzo oburzeni. Afgańczycy, talibowie. Tak. ISIS natomiast to jest Palmira. Tak, ale to jest jakby ten kontekst, tak? Ona ISIS, też chyba mówi o Afganistanie i o Palmirze to. I to wszystko się dzieje na jej oczach i ona mówi, no na miły Bóg, przecież podobne rzeczy działy się w IV-V wieku. Czyli to jest ten moment takiego niezwykle emocjonalnego podejścia do tych, myślę, że ona
no trochę z traumy takiej to powstało. Utraciliśmy tak wiele, ale dzisiaj... Utraciliśmy 99% tekstu łacińskich. Ale proszę zauważyć, że to jest, jakby brzmi tak, że ci potworni chrześcijanie to niszczyli. Ale przecież rzeczy giną, dlatego że się nimi nie zajmujemy. Dlaczego, że... No, ale to są opisy napaści na świątynię. Zgoda. No, oczywiście ta pomników, wspomniana Hypatia. Świetna zresztą książka Marii Dzielskiej o Hypatii. To jest i studia wokół tego. To jest naprawdę moment... Która jest wzorem zresztą... wyważonego osądu. Tak, ale też Hypatia była wzorem, tego nie powiedzieliśmy, dla modelu chrześcijańskiej męczennicy, czyli Katarzyny z Aleksandrii. I wychowała kilku biskupów, to też powinniśmy dodać. Oprócz tego, że była przez potwora drugiego, oprócz wspomnianego terrorysty, Cyryl, przecież to był też terrorysta, to był też człowiek... Podobnie jak jego wujaszek, poprzednik Teofil. Tak, więc to mamy do czynienia z galerią rzeczywiście barwnych postaci, okropnych, ale ja byłem wychowany, i to przyznaję się, socjalizowany przez studia teologiczne do obrazu wejścia chrześcijaństwa w starożytność jako tego utrwalacza tradycji. Więc Augustyn ochrzcił Platona, Tomasz ochrzcił Arystotelesa, więc to jest dla mnie bardzo jakby mój świat. Ona stawia sprawy inaczej, tylko państwu tutaj może doprecyzuję. Ona uważa, że w skrócie historię piszą, napisali zwycięzcy, to napisanie historii udało się, to znaczy, że w zasadzie nie tylko zniszczono kanon literatury łacińskiej, zdewastowano świątynię i no, wandalizm osiągnął skalę przemysłową, ale też ona dodaje tak, że nikt się nie wstawił za tymi, których pokonano, bo oczywiście odpowiadając trochę w jej duchu, no ona powinna się sama bronić, ale w jej duchu odpowiadając na te zarzuty, ona mówi w pewnym momencie, to my wszystko wiemy, znaczy chrześcijanie napisali historię, używa słowa wymazanie, wymazali to, co było niewygodne, to, czego się nie dało, ochrzcili i my w zasadzie nie pamiętamy o tym elemencie przemocy. Nie, ona nie mówi, że w Imperium Rzymskim nie było przemocy, no bo to było niedorzeczne, ale że ten element przemocy, w imię którego wprowadzano religię chrześcijańską, został zapomniany albo też został zinterpretowany w taki sposób, żeby momenty męczeństwa w odpowiedni sposób rozciągnęły się w czasie, że te epizody męczeństwa, bo ona tam podaje, że to było w gruncie rzeczy kilka lat, że to nie było aż takim... Oczywiście. Aż takim. Ja może tylko dla państwa jeszcze zacytuję, żeby państwo mieli smak tej naszej opowieści. Zniszczenie nadeszło z pustyni. Palmira musiała się tego spodziewać. Gromady brodatych, odzianych w czerń zelotów, uzbrojonych w kamienie, żelazne pręty i niezłomne poczucie słuszności od lat grasowały i terroryzowały wschodnie cesarstwo rzymskie. Zaraz po wejściu do sanktuarium mężczyźni wyjęli broń i jednym silnym uderzeniem zadali cios w potylicę posągu Ateny. Tak potężny, że głowa spadła na posadzkę. Nos bogini się złamał, gładkie niegdyś policzki pokruszyły. Zostały tylko oczy spoglądające z oszpeconej twarzy. Samo ścięcie głowy nie wystarczyło napastnikom. Padały kolejne ciosy, bogini została pozbawiona włosów i hełmu, który rozbito na drobne kawałki. Ciosy nie ustawały, rzeźba zwaliła się z postumentu, odrąbano jej ramiona. Pozostał tylko leżący w pyle korpus. Pobliski ołtarz zburzono aż do podstawy. Dopiero wówczas ci ludzie, chrześcijanie, uznali swoje dzieło za skończone i ponownie rozpłynęli się w bezkresie pustyni. Zrujnowana świątynia pogrążyła się w ciszy, pozostawione same sobie lampki wotywne zgasły. Leżącą na podłodze głowę Ateny pokrywał piasek syryjskiej pustyni. Zaczął się triumf chrześcijaństwa. To bardzo piękne jest, to piękny opis, dramatyczny. On mi się podoba, ale jak sobie pan redaktor był łaskaw zauważyć, że ona jest świadoma, ale jeśli nie mówi o innych aktach przemocy, które w tym świecie się dzieją rzymskim, to nie jest tak, że jest oto
ofiara jednoznaczna, czysta, piękna, szlachetna, która zostawiła nam Owiduszu, Wergilii i tak dalej, Tacytów. I jest ten kat z tymi gorącymi nienawiścią oczyma. Ten, który przychodzi z pałkami i niszczy. Otóż niestety mamy do czynienia z potwornym zmaganiem historycznym w obrębie, jak powiedziałem, konającego organizmu. Czyli z wszelkiego tego skutkami. Ale takie zjawiska, nie tylko obecne są, prawda, w tym imperium, nie tylko chrześcijanie niszczą. No, pierwszy cesarz w Chinach, żeby sięgnąć do... Tak, kazał spalić wszystkie księgi i wymordować wszystkich wykształconych, prawda? I wyobrażał sobie społeczeństwo dwuklasowe. Ile straciliśmy dzieł klasycznej kultury chińskiej? Jakie nie przebrałem? No, ja nie relatywizuję. A to mamy się nie wzruszyć losem tych, których ona opisuje nie. jako wykształconych? Ja chcę powiedzieć, że ci wykształceni byli ludźmi, którzy podtrzymywali wcześniej przez indolencję, z wyboru, z braku wrażliwości moralnej, coraz bardziej nieprawy system przemocy, degeneracji. System oparty na... To charakterystyczne, że ze dwa razy i tylko okazjonalnie używa ona słowa niewolnik. Ale ona polemizuje z panem profesorem, bo ja jeśli mogę wejść w słowo. Jest taki fragment, że pod presją najazdów, tutaj ona, jednego z autorów, którzy się, że tak powiem, za taką chrześcijańską wersją wydarzeń opowiadają, pisze, że ten autor wyjaśnia, że pod presją najazdów barbarzyńców Rzym uratował swą tożsamość dzięki ponownemu zdefiniowaniu się jako cesarstwo chrześcijańskie. W tej wersji wydarzeń nowa religia nie była odgórnie narzucona, lecz przyniosła wyzwolenie, ulgę, zbawienie. Współcześni historycy bez zająknięcia przedstawiają nawrócenie Konstantyna jako koniec prześladowań i tak dalej. I potem ona pisze: to zwyczajnie nie jest prawda. Imperium zamieszkane przez dziesiątki milionów ludzi nie porzuciło z dnia na dzień religii wcześniejszych. Nie obyło się bez zamieszek i tak dalej. No właśnie. No ale gdzie mamy obraz tego, co się naprawdę działo w Imperium Rzymskim? Gdzie mamy obraz potwornego zniewolenia? Gdzie mamy obrazy w wielostronnej przemocy, gdzie mamy szalonych władców i zdegenerowanych arystokratów, gdzie mamy tłum pasożytniczy domagający się w wielkich miastach, takich jak Rzym, chleba i igrzysk, skłonny do No ale ekstatycznych... Stanisław widzi, że tu jest zaleta. Nie, ja myślę, że mamy... Dyskutowaliśmy, pamiętasz, Zbyszku, niedawno nad książką Tomka Polaka i tak. Ty tam pięknie mówiłeś o chrześcijaństwie. Byłem poruszony tymi twoją... Ale właśnie, więc to do tego może warto by było wrócić jeszcze na moment, ale ja chcę powiedzieć coś, co... bo ty mówisz, że to nie jest prawda, jeśli chodzi o epizodyczne prześladowania. Więc ja się tutaj podeprę naszą maestra chyba nas wszystkich, czyli Ewa Wiprzycka, która w swojej książce bardzo dla mnie ważnej Chrześcijaństwo wobec tradycji antycznej mówiła o tym, że chrześcijanie byli prześladowani, ale nie ze względu na przekonania religijne, które nikomu tak naprawdę nie przeszkadzały, tylko ze względu na to, że byli postrzegani jako tacy awanturnicy społeczni. To znaczy to, że oni nie chcieli oddać czci bogom, cesarzowi również, no to cesarze, urzędnicy, no
bali się, że to rozgniewa tych bogów, tak? Że nagle tutaj się pojawiają tacy niekrnąbrni wyznawcy jakiegoś boga. Na początku to wydawało się, że to trochę tacy bardziej dziwni Żydzi, więc herezja żydowska. Krótko mówiąc, ja tutaj bym trochę bronił naszej autorki, dlatego że ona się powołuje na doskonale udokumentowane studium Candide Moss. Książka nosi tytuł prowokacyjny Mit prześladowań. The Myth of Persecution. I ona wyraźnie wskazuje na to, że to były jednak epizody kilkuletnie. Na tle historii. Tak, a właśnie Sienkiewicz wypromował tę historiografię zwycięzców, że dla przeciętnego polskiego katolika pierwsze trzy wieki, to jest nieustanne wbijanie na pal, a może raczej przywiązywanie do pala i palenie tych chrześcijan, właściwie bez przerwy, rzucanie ich na pożarcie zwierzętom. To były epizody. Tego nie mówię. Ale nie, ja tylko chcę doprecyzować w tym sensie, że rzeczywiście, jak pan redaktor przypomniał, historię, jaką my znamy, to jest historia napisana przez zwycięskie chrześcijaństwo. A Konstantyn, i to o tym się niechętnie mówi, użył chrześcijaństwa do celów jednak politycznych, bo on nie tylko żonę zamordował, on zamordował też syna. I żaden z kapłanów tego zdegenerowanych o Romę. Tak, ale chodziło o to, że żaden właśnie z kapłanów politeistycznych wobec takiej zbrodni nie chciał dać mu tego rozgrzeszenia, którego on szukał, a chrześcijanie powiedzieli, Bóg jest miłosierny, i to mu się podobało oczywiście. Ja nie mówię, że tylko to, ale to zdecydowało, że Konstantyn nałożył śmierci. Słusznie, bo był przekonany, że tylko chrzest wszystkie grzechy... Wielu się chrzciło, nałożył śmierci. Tak, to jako nawiasem mówiąc, ochrzcił się jako arianin. Ale tu może dodajmy, autorka ona prezentuje swój punkt widzenia. To znaczy ona mówi, że chce się wstawić za tymi przegranymi i pisze na przykład: tradycje i cierpienie tych pogan zazwyczaj były umniejszane, trywializowane lub najczęściej całkowicie pomijane. Jak zauważył jeden ze współczesnych naukowców, tu cytat, historia wczesnego chrześcijaństwa została w całości opowiedziana na podstawie chrześcijańskich źródeł. W związku z tym pominięto historię, w której niszczy się wielkie dzieła sztuki, bezcześci budynki, plądruje biblioteki. Co więcej, takie ustawienie opowieści historycznej jest cały czas, nie tylko oddziałuje na współczesność, ale ma swoich obrońców, bo jak zauważa, dziś świat zamieszkuje ponad 2 miliardy chrześcijan, nie przetrwał zaś ani jeden prawdziwy poganin, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli politeista. No dobrze. Ja niekoniecznie znowu się z tym zgadzam, bo mamy też światy politeistyczne dzisiaj. Może one nie są... Ale nie grecko-rzymskie. Ale nie grecko-rzymskie. Tego rzecz jasna nie ma. Tutaj można postawić dodatkową tezę, że ten świat politeistyczny przetrwał w dziełach swoich niszczycieli. I oczywiście na to są... Nie tylko chodzi o bezpośrednie cytaty, ale kontaminacje, czy też swoiste przebrania. Tutaj powiedziałem o Hypatii, która stała się w martyrologii chrześcijańskiej wzorcową męczennicą. Wpadnę ci w słowo, ale przecież katolicyzm jest, przepraszam, że to powiem, ale to musi paść, to jest religia politeistyczna. Wszyscy święci, którzy zaludniają imaginarium religijne katolików, to są siłą przeniesione albo łagodnie przeniesione te chmary, jak lubisz mówić, pogańskich bogów, mus, półbogów, herosów. Więc to w tym sensie, ja się zgadzam, że to jest nadużycie, że to tak zniszło. Wyobrażenia Jezusa są nacechowane tym właśnie. Cały erotyzm, który się politeistyczny, może nie grecko-rzymski, ale on także ekspandował w sztuce romańskiej od Portugalii po Strzelno-Polskie,
od Palestyny krzyżowców po Irlandię, w Orkady i co tam zechcemy. Jeśli obejrzeć, w kamieniu jest to wszystko. Jeśli obejrzeć wsporniki, kapitele, kolumny w tych romańskich świątyniach, to po prostu ja, człowiek już w pewnym wieku, rumienię się z pewnymi doświadczeniami, który widział niejedne rzeczy, właściwie się zaczynam rumienić ze wstydu. Na te fikołki erotyczne, te obrazy, które tam są, już nie tylko idyfaliczne, zwracam uwagę, jest mnóstwo Shiliana Gigik, że ta kobieta demonstracyjnie rozwierająca srom, akrobaci, tak zwani ekshibicjoniści, półzwierzęce, półludzkie, czasem demoniczne, czasem tylko ludzkie, miłość sodomiczna, czyli homoseksualna, także między paniami. To wszystko jest na romańskich kościołach. Prawda? Przedstawienie luksurii, czyli rozpusty, jak wszczelnie goła baba w romańskim kościele. No tak, ale jest to odczytywane jednak zupełnie inaczej, prawda? No to jest demonologii. To są złe duchy. To jest również studium, jak się temu przyjrzeć, zwłaszcza na północy Europy czy w Hiszpanii, to jest nie tylko studium demonologii, tego świata demonicznego, ale to również jest wchłonięcie archaicznych politeistycznych wierzeń. Także feministki mają tutaj znakomity pożytek. Interpretują to jako jednak objawienie się pewnych tradycji matriarchalnych związanych z wielką boginią matką. Krótko mówiąc, młyny historii są w ogóle tak naprawdę straszne. To nikogo nie uwalnia, to nie uwalnia chrześcijan od odpowiedzialności za prześladowania. Ale ona podważa pewną wizję historii, prawda? Znaczy ona chyba idzie dość daleko, bo to jest trochę taki orwellowski opis wymazania przeszłości, wymazania grecko-rzymskiego stylu życia, wymazania grecko-rzymskiego stanu wiedzy. Przykładem ciekawym jest tu stosunek do epikureizmu, gdzie ona pisze, że świat, epikureizm stał na stanowisku, że świat, wszystko co istnieje, nie został stworzony przez Boga, ale powstał w wyniku zderzenia i połączenia atomów. I tu ważne, epikurejczycy mieli nadzieję, że ta idea uwolni ludzi od irracjonalnego strachu przed bogami. Komentarz: Augustyn, święty Augustyn z Hippony, zwalczał tę teorię dokładnie z tego samego powodu i cieszył się, że epikureizm zostanie zniszczony. Znaczy, ja myślę, że to jest skomplikowane. Ja tutaj się zgadzam z tymi okropnymi młynami historii, że to... Ale chcę powiedzieć o czymś, o czym zresztą autorka sama często mówi w wywiadach, przy różnych okazjach, mianowicie o jej biografii. Może powiedzmy, tak, że mamy do czynienia z młodą dziennikarką Newsweeka, która pisuje na tematy jak najbardziej współczesne, niekoniecznie zajmuje się mitologią. Książka została napisana z potrzeby serca, z potrzeby też biograficznej. Oboje jej rodzice to są były ksiądz, czy zakonnik i była zakonnica, którzy przekazali jej ogromny szacunek dla katolicyzmu, dla chrześcijaństwa, i ona zetknęła się w czasie swoich studiów właśnie klasycznych z tym obrazem innym. I właściwie tak jak każdy z nas trochę, jeśli mamy jakiś problem psychologiczny, no to go próbujemy jakoś, jeśli nie rozwiązać, to otorbić. I ona wyraźnie nagromadziła dużo materiału, żeby się trochę rozwiązać.
rozprawić z tym idealizowanym katolicyzmem. Ale to by oznaczało, że autorka załatwia swoją sprawę, ale czy to czy to jest źle, chodzi? Czy to jest źle? Pytanie jest, czy to jest źle. Autorzy jeszcze są poważni za tak. To ja bym w tym nie widział słabości, zwłaszcza, że ona o tym otwarcie wielokrotnie mówi, nie kryje się z tym, że ona proponuje pewien alternatywny rzeczywiście obraz rzeczywistości. I ja to widzę jako komplementarny. Można oczywiście zarzucić jej skrajną nieodpowiedzialność, że nie o wszystkim pisze, ale z drugiej strony można też powiedzieć, że ona przywraca pewien typ wrażliwości, który jest bardzo współczesny. To znaczy szacunek dla pluralizmu. Że właściwie dlaczego nie cieszyć się wielością? I to rodzące się chrześcijaństwo. I ja jako na potwierdzenie tej tezy, o której czuję, że jest w niej obecny, to jest chyba Bogdan Cywiński pierwszy ukuł ten termin. On się chyba nie pojawia w jej książce, bo to nie jest jakoś spopularyzowane. Niestety. Kościół juliański. Co to jest takiego? To jest bardzo ciekawe. To jest tylko 2 lata rządów cesarza, nazwanego apostatą, bo ośmielił się nie być chrześcijaninem. I ośmielił się przypomnieć właśnie tę tradycję, o której pan mówi, różną, bo to i stoicka, i epikurejska i tak. Chciał może nie odebrać, ale przypomnieć, że nie tylko są szkoły chrześcijańskie, to jest 40 lat później, to nie jest jakiś, czyli, ale już się tak chrześcijanie, księża, biskupi przyzwyczaili, że oni mają monopol na edukację, że próba odebrania im tego monopolu wzbudziła popłoch, że oto możemy być pozbawieni tego. Ale na szczęście dla chrześcijan zginął biedny Julian młodo w jakiejś potyczce z Persami i wrócił dobry chrześcijanin. Ale to on był wtedy konserwatystą. Właśnie, ale tylko 2 lata wystarczyło, że ta trauma, i dlatego się mówi o kościele juliańskim, że chrześcijanie pamiętali, że był taki niedobry cesarz, apostata, okropny zaprzaniec, który chciał nas pozbawić monopolu. To jest bardzo współczesne. No właśnie, ale to mi się wydaje, że tutaj to słowo monopol, bardzo współczesne, prawda? Ośmielmy się, tak? Pójść za tą interpretacją, bo jakie potrzeby ma spełnić ta książka u czytelników? Książka odniosła duży sukces, naprawdę. Powiedzmy sobie, że ukazuje się książka, która została obsypana różnymi wyróżnieniami. I teraz autorka może załatwiać swoje sprawy, ale jak już trafia to do gustów czytelników, to mi się taką poddaję pod zastanowienie myśl, że to jest trochę tak, że dużo jest lamentów także w Polsce na temat odchodzenia tego chrześcijańskiego świata, że żyjemy w tym postchrześcijańskim świecie. Catherine Nixey wydaje się mówić, ależ nie ma nad czym lamentować. Po pierwsze, chrześcijaństwo wprowadzono z takim ładunkiem przemocy, że być może dobrze, że ono odchodzi, bo jeżeli stajemy się bardziej tolerancyjni, bardziej wrażliwi, bardziej empatyczni, to być może w ogóle samo takie postawienie sprawy stawia nas w jakiejś tam konfrontacji do chrześcijaństwa. Po drugie, nagle przed nami się pojawia zestaw takich pytań, przed którymi stali ludzie starożytni. Nic nowego, tylko trzeba o tym sobie przypomnieć, że starożytni na pytanie jak żyć nie musieli sięgać do arsenału odpowiedzi chrześcijańskich, tylko sięgali po odpowiedzi filozoficzne. To były ówczesne poradniki, prawda? To były ówczesne poradniki, jak żyć. I były te różne szkoły, epikureizm, prawda? Czy stoicyzm, tak, prawda? Cynizm. Tak, i to była oferta na rynku. I teraz przychodzi chrześcijaństwo, chcąc tu do tego słowa monopol się odwołuje, chcąc mieć monopol na odpowiedzi, jak żyć, po prostu wymiata to wszystko. I Catherine Nixey to poddaję pod właśnie dyskusję, wydaje się nam podpowiadać, nie ma nad czym desperować. Tak naprawdę chrześcijaństwo, które zostało wprowadzone z takim ładunkiem wandalizmu, przemocy, niszczenia, być może wykonało swoją misję dziejową i przyszedł czas się z nim rozstać w imię powrotu do takich form życia, w których będzie więcej tolerancji. No nie będzie to oczywiście powrót do grecko-rzymskiego stylu życia, sama autorka w to na pewno nie wierzy, ale nie ma co może lamentować nad tym, co odchodzi. Co panowie na to? To można na to spojrzeć też w taki oto sposób, że chrześcijaństwo jest kolejnym, dalszym etapem świadczenia świata.
prawda? Nie wchodząc już w szczegóły, że rzecz zaczyna się, prawda, w samym judaizmie, gdzie jest Bóg i stworzenie tego podstawowego dualizmu, a później to się poszerza. I w gruncie rzeczy być może jesteśmy w takiej epoce, w którym tę właśnie moc chrześcijaństwo zatraciło. Druga, w związku z tym jest stan swoistego zamętu i eksplozji, ale nie tylko chrześcijaństwo, tradycyjne religie może należałoby powiedzieć, eksplozja rozmaitych, nieraz dzikich, rozszalałych populizmów, które coraz gęściej i coraz brutalniej zaludniają nasz świat, także polski oczywiście. Co jest druga rzecz, nad którą ja się zastanawiam, jest taka. Właściwie powiedziałem o świecie, tym schyłkowym świecie rzymskiego imperializmu, starorzymskiego imperializmu, że to jest świat, który się rozprzęga. I w związku z tym ludzkie gromady ogarnięte są lękiem, bo one jakoś doznają tego rozprzężenia świata, tej przemijania jego godzin i szukają odpowiedzi. Nie znajdą mi tej odpowiedzi w tej skrzyneczce, w której Marek Aureliusz trzymał pod poduszką, prawda? Wspaniała książka, Rozważania. Jedna z najważniejszych rzeczy. Nie znajdą w Owidiuszu czy w Wergilim zbawienia czy ratunku, odpowiedzi na swój własny lęk. Szukają, prawda? Zwycięża chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo ma paru rowali, z których najpotężniejszym był mitraizm. I jak się pójdzie do Bazyliki San Clemente w Rzymie, a to zalecam to studium, to najpierw to jest struktura fundamentalna Rzymu, czy Klaka Massima. Obok, to nieco wyżej, są pozostałości świątyni Mitry, czy też Boga zabijanego, Boga Zbawcy i tak dalej. W pobliżu Wody Żywej, tam była Woda Żywa. Mitraizm wymagał w swoim kulcie nie tylko byczej krwi, ale również Wody Żywej. I też był religią obiecującą zbawienie. I prawie zwyciężał. A później mamy stary kościół chrześcijański, to IV, VI wiek i nowy, IX, X, coś takiego. W tym nowym są znaki masońskie na ścianach, pierwociny. To warstwicowanie, ja specjalnie mówię o tych warstwach, jednak o tym, że jeśli mam spojrzeć tak globalnie na kulturę ludzką, na duchowość, to ona jest takim wielkim krwawym palimpsestem. Przez nowo zapisane runy, znaki, czy co tam zechcemy, przyglądają. Autorka przywołuje tutaj te palimpsesty, mówiąc o wycieraniu tekstów przedchrześcijańskich i wpisywaniu chrześcijańskich, ale tak jest ze wszystkim. I mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w takiej godzinie przemijania też. Mhm. No, skłaniam się ku temu spojrzeniu. I temu pytaniu, o które Pan nam postawił. Ale padło też słowo populizm i to bym... Tam jest... No bo jednak książka jest pisana współcześnie, prawda? Autorka ewidentnie reaguje na to, co się dzieje. No, zniszczono w Palmirze posąg Ateny po raz kolejny, prawda? I
Ona zastanawia się nad różnymi takimi ludzkimi obsesjami, ludzkimi zachowaniami zbiorowymi, które noszą znamiona amoków religijnych i tak dalej. I jest też ciekawe takie zdania polityczne, które wydaje mi się nie powinny uwagi. Pada takie zdanie. Dla tych, którzy nie chcieli być tolerancyjni, monoteizm chrześcijański stanowił potężną broń. Czyli instrumentem był do tego, żeby narzucać pewien styl życia, żeby wprowadzać pewien rodzaj przemocy, nietolerancji, wandalizmu, ignorancji. I tak się zastanawiam, swoją drogą jest absolutnie fascynujące, jak ona to opisuje, że niektórych autorów antycznych, gdybyśmy dzisiaj potraktowali, prawda, podeszli do polskiego ustawodawstwa, tam jest pewne zakazy dotyczące obrazy uczuć religijnych, to cytowanie pewnych klasyków, którzy się zmagali z chrześcijaństwem na przykład w drugim, trzecim wieku, podpadałyby pod to absolutnie, prawda? Cezusa, gdyby ocalał, chociaż ocalał w tekście polemisty przecież. Tak. Na szczęście coś z niego. Natomiast rzeczywiście jest tak, ale chrześcijaństwo stało się, tak jak powiedziałem na wstępie, narzędziem samobójstwa Imperium Rzymskiego. No i dokonanego głównie, to ja lubię to przywoływać, studenci często są zaskoczeni, że, nie wiem czy nasi widzowie też będą zaskoczeni, a może nie, że pierwszym papieżem, czyli pontifexem, był właśnie cesarz. On miał tę funkcję budowania mostów między religiami. I Konstantyn miał bardzo głęboką świadomość tego, że on właściwie zmusił biskupów na soborze, pierwszym ważnym soborze, jeśli nie licząc soboru zanotowanego w dziejach apostolskich, tak zwanego jerozolimskiego, który był pierwszym takim paradygmatycznym otwarciem chrześcijaństwa dzięki Pawłowi na świat właśnie pozażydowski. Że wystarczyło właśnie powstrzymać się od jedzenia mięsa ofiarowanego bogom. Tam parę takich rzeczy, nawiasem mówiąc, nigdy nie były przestrzegane, te uroczyście zadekretowane do ustalenia przy asystencji Ducha Świętego, ale jak Martini, który o tym dużo pisał, Carlo Maria Martini, mówi, że to było uratowanie jedności rodzącego się chrześcijaństwa, tych z żydostwa i tych właśnie z świata pogańskiego, jak mówimy. Ale drugi sobór, właśnie ten nicejski z 325 roku, czyli to jest 10 lat po uznaniu chrześcijaństwa za religię lecita, czyli taka właśnie równa z innym. I Konstanty, który zmusza tych biskupów, mówi, ja muszę wiedzieć, czym to chrześcijaństwo jest. Nie jest judaizmem, nie jest politeizmem, ale powiedzcie. No i właśnie wtedy po raz pierwszy jest to zdefiniowane homoiuzios to w Chalcedonie później, ale w każdym razie podstawowe rzeczy, wiara w bóstwo Jezusa i tak dalej. Zresztą ta obecność cesarzy i dyktowanie dogmatów, to będzie powtarzane. No właśnie, więc to jest taka znowu pewna paradygmatyczna sytuacja. I to jest upolitycznienie religii, co było czymś oczywistym, ale chrześcijaństwo udaje, że nie jest polityczną religią. Znaczy, tu jest takie pytanie, ona trochę podpowiada taki problem w zasadzie, że tak uformowany monoteizm może być narzędziem politycznym. Wie pan, ja bym tutaj podjął to, ale to przekracza problem chrześcijaństwa. Tak naprawdę to dotyczy trzech religii monoteistycznych, bo dzisiaj Izrael jest dokładnym... Czterech, bo ci Zaratusztrianie, którzy wyżynali. No właśnie, ale powiedzmy takim w obiegowym przeświadczeniu to jest judaizm, chrześcijaństwo i islam. I to wiemy dzięki Freudowi, dzięki Janowi Asmanowi, że ten wielki podział między jednego zazdrosnego Boga i właściwie resztę, to wprowadza ten straszliwy polaryzację, tak? No dlatego mamy pewną pochwałę politeizmu. No tak? Dlatego właśnie opowiadamy się dziś, ja na przykład... Ja zresztą muszę powiedzieć, że... Shintoizm japoński wcale nie był mniej okrutny.
dzisiejszej Birmie, czyli Mianmar się ona nazywa, buddyści ci wspaniali, tak lubieni przez różne osoby na zachodzie, różne środowiska, znęcają się pokrutnie nad muzułmanami, pastwią się. No wypędzają ich po prostu, to jest największa... Gwałcą. Tak. Ogromna fala, nie mówiąc o wojnie między buddystami żółtych i czerwonych czapek, bo to było w XVII wieku, więc ja mam wrażenie... Sri Lanka to jest też przykład hinduizmu i buddyzmu. Zmieniają się role, ale zasadniczo kto dominuje, ten walczy. Złoty meczet słynny, prawda? Tak. To nie ma tak, nie... Niestety... Okej, okay, nie tylko monoteizmy mają za uszami, wszystkie religie mają. Masz rację, oczywiście. To ja mam wrażenie, że to jest szukanie... Rozpaczliwe szukanie pałki. Słuchajcie, ja powiem coś jako amerykanista, przyuczony do zawodu. Ja zawsze jestem pod dużym wrażeniem, że ten... mur, czy wall of separation, tak, że religia w konstytucji amerykańskiej to jest sprawa prywatna, a polityka to jest, tak jak etymologicznie Arystoteles sobie życzył, urządzanie tutaj spraw tego świata. Zresztą Konfucjusz podobnie myślał. Ale co chcę powiedzieć, dlaczego tak rewolucyjnie i nowatorsko i nowocześnie Amerykanie zdecydowali, ojcowie założyciele? Bo nie było dominującego wyznania. Więc zamiast się pozabijać, uznali, że w takim razie każdy niech sobie po swojemu reguluje. No, wtedy jeszcze ideologia oświecenia działała. No, jak Thomas Paine powiedział właśnie. Byli do porządni masoni. Mój kościół to mój umysł, tak? Natomiast w końcu Stany też wykwitły ze wspólnot religijnych, które były prześladowane w Europie i nie chcieli tego samego powtórzyć w Stanach. Tak? Więc ja myślę, że chcę odpowiedzieć na pańskie pytanie o ten postchrześcijaństwo, czy tę epokę, w której jesteśmy jakby świadomi pewnego wyczerpania potencjału kulturowego, a może i religijnego chrześcijaństwa. Ale to są metafory, bo jeszcze raz chciałbym, żeby państwo zrozumieli tę odpowiedź, na jakie pytanie pada odpowiedź. Mianowicie jest dużo metafor rozpadu świata chrześcijańskiego, wyczerpania, kresu, no i różnych takich słów, które znamionują nie tylko kryzys, ale jakieś w ogóle rozprzężenie. I Catherine Nixey wydaje się mówić, a może nie ma nad czym rozpaczać, bo w gruncie rzeczy ten projekt był bardzo przemocowy i niczego nie ujmując innym przemocowym projektom, może powinniśmy się kierować innym zestawem. I jeszcze bym dodał po przecinku, a sprawa polska. My Amerykanie Amerykanami, ale jak czytałem postawienia się w roli tych politeistów, których prześladowano, tych wykształconych erudytów, koneserów sztuki, których tłum tam, prawda, masakruje, to zastanawiałem się nad tym rokiem 1038 na ziemiach polskich, kiedy mamy do czynienia z tym powstaniem ludowym w obronie dawnych wierzeń, prawda? To jest też reakcja konserwatywna. To jest bardzo ciekawe, że dzisiaj się to słabo mieści w naszej wyobraźni, ale to jest moment, w którym reaguje lud, tak, ówczesny lud, na przeciwko chrześcijaństwu narzucanemu odgórnie przez elity. I mamy do czynienia z wystąpieniem, prawda, w XI wieku regularnym, zbrojnym, które przypomina trochę wydarzenia, które tu są opisywane z narzucaniem tego chrześcijaństwa takim przemocowym, gdzie pojawiają się przeciwreakcje i dochodzi do różnych zamieszek. To jest młyn na wodę profesora Mikołajko. Słucham? Ty się znasz na tych represjonowanych mitach i bo to był tylko pewien epizod, prawda? Nie, pewien też tylko obszar. Znana jest mniej więcej mapa tych prześladowań. Gorsze, ja nie wiem jak było, bo na to się wszystko nałożył się jeszcze najazd czeskiego księcia Brzetysława. I być może nie wiadomo, ta relacja, która pochodzi przede wszystkim z ruskiej kroniki, z powieści minionych lat,
że tam powstali chłopie, to przesadnie zabijali swoich panów i duchownych. Często w określeniu chłopie oznacza to po prostu osoby niższe w hierarchii, a nie koniecznie ludność. Tu jest też problem. No tak, ale rozumiem, że nie budzi zdziwienia fakt, że ludzie mogą chcieć wrócić albo podtrzymać te dawne wyznania, w których zostali wychowani, prawda, wówczas pogańskich. Tak, oczywiście. Takie rewolty i próby powrotu do tego, co było przedtem. Konserwatywne rewolucje, tak jak należałoby powiedzieć, zdarzają, ale one zdarzają się w szczelinach tych wielkich procesów, prawda, historycznych, bo jednak ten lodowiec zwany chrześcijaństwem ostatecznie to przemiela, to znaczy chrystianizacja tak naprawdę, pierwsza fala chrystianizacji tego, co nazywano możemy nazwać Polską, to jest wiek XIII, bo reszta to są takie punktowe jakieś, takie decyzje lokalnych książąt, czy tak. I nic więcej, tych lokalnych, i tu i ówdzie postawione kościoły. Później to się, a tak naprawdę przez Europę, jak Delimow w znakomitej książce swojej pisze o chrystianizacji Europy, to ona się dokonuje tak naprawdę także i Polski, którą on uwzględnia szeroko, w XVI-XVIII stuleciu. Wtedy właściwie po soborze watykańskim. Trydenckim. Soborze trydenckim i po reformacji. To jest odpowiedź. I wtedy ten proces chrystianizacji jest tak naprawdę... Ja mam wrażenie, że Zbigniew Mikołajko nie rozpacza po tym 90% łacińskiej literatury, tak jak autorka. Nie po tych rozbitych rzeźbach, którym, prawda, na czołach próbowano, prawda, wykuwać krzyże, niszcząc wcześniejsze zabytki, że to generalnie młyny mielą, nie ma się nad czym zastanawiać. Później przyszli wandale i tę hiponę wspaniałą, antyczną chrześcijan. I cały świat w prowincji rzymskiej Afryka, wspaniałej i ludnej, urządzili zgodnie ze swoim nazwiskiem. Więc Hunowie, Longobardowie ze swoim nothing, ale to co, obserwatorami mamy zostać? No i potem islam, fala w VII, VIII wieku. Islam został przyjęty jako dobrodziejstwo przez miejscowe ludy tam na... No cała północna Afryka, która w tych latach kwitła. No bo jarzmo Bizant, ścieranie się imperiów perskiego i bizantyjskiego i obu przemocowych struktur i nagle się pojawia religia zbawienia zupełnie inna niż zaratustranizm i chrześcijaństwo i o wiele bardziej łaskawa dla miejscowych plemiennych i rodowych. Tylko wyższy podatek, ale nikogo się nie zmusza, jeżeli... Ale dość szybko chyba te finansowe... Musimy zmierzać powiedzieć do zakończenia, więc gdybyśmy mieli taki rodzaj podsumowania dotyczący tej takiej propozycji. No, książka jest pewną propozycją zmiany myślenia, żeby odejść od tych terminów, które zaproponowali zwycięzcy i postawić się w skórze zwyciężonych, tych, którzy przegrali tego stylu życia grecko-rzymskiego, filozofii, Akademii, prawda, w ateńskiej, żeby przypomnieć sobie o tym, że filozofowie, których dzieła zniszczono, nie zniszczonych przypadkiem, tylko po prostu usuwano alternatywne sposoby myślenia, odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Czy coś nam ta książka tutaj w 2023 roku podpowiada, poza tym, że może zostać wykorzystana przez różne środowiska, od czego zaczęliśmy? Znaczy, ja bym powiedział tak, bo ja ją wielokrotnie czytałem i bardzo próbowałem tak coś dla siebie, taki jak Piotr Skarga, mój ulubiony kaznodzieja, mówił, taki obrok duchowy. Więc ten obrok duchowy jest taki, żeby przede wszystkim zdać sobie sprawę, że przeszłość nie jest biało-czarna.
że to jest jednak to, co przynajmniej dla mnie, to była duża taka rewizja pewnych moich idealizujących lektur przeszłości. No i dla mnie postchrześcijaństwo to jest naprawdę nie moja odpowiedź, to socjologowie odnotowują. Polska jest, nie wymyka się tej powszechnej jednak regule, bo jak to niektórzy z entuzjazmem, inni z przerażeniem parę lat temu odnotowywali, że młodzież polska jest w awangardzie sekularyzacji. Chyba wciąż jest. Właśnie, więc moim zdaniem ta książka przypomina, że o tym, że to, że jesteśmy wręcz namacalnie uczestnikami jakichś wielkich procesów zmian cywilizacyjnych, no to chyba jesteśmy pierwszym pokoleniem, które je obserwuje z pozycji życzliwego obserwatora. Przynajmniej za siebie mówię. Ja widzę w tym jakąś zmianę jakościową. Nie ma tej, to co wprowadzali, bo przecież nie tylko religię. No to jak komunizm był wprowadzany, czy u nas, czy w Chinach, czy w Rosji, no to było absolutnie zgliszcza po nas. Trzeba na nowo człowieka wychować, homo novus. W tej chwili może ta propozycja wielości światopoglądu, bo ja nawet nie, myślę, że coraz większy odsetek ludzi jest jednak niereligijnych, czyli ja bym nie mówił o politeizmie, tylko mówiłbym o wielości światopoglądów, że to jest coś dobrego. Ja to nazywam za Habermasem, że to jest postsekularny wiek, gdzie właśnie sekularyzm i teizm, czy religia, które trwają, wcale nie zamierzają wyprawiać sobie i innym pogrzebu, wręcz kwitną w niektórych krajach. Więc to jest taki moment chyba pozytywny, żeby nie pozabijać się wreszcie, ale się sobie z zaciekawieniem przyglądać. Więc dla mnie to jest ta książka jednym z wielu akcentów tej takim pozytywnym uznaniu, że globalizacja oznacza również świadomość wielokulturowości, wieloreligijności, no i wielości światopoglądów. Aż przychodzi Mikołajko, ostatnie słowo. Pesymistycznie dosyć, aż przychodzi ten trzeci, drogi Staszku, i mówi, jak Maćko z Bogdańca, kiedy się pojawił w Spychowie, teraz moje tu będą rządy. Ja się mówię złośliwie, ale tak naprawdę zastanawiam się nad tym, co się z tego wyłania. Bo jednak, jeśli żyjemy cały czas w procesie, prawda? Czy będzie jakaś, nie wiem, nowa synteza według kategorii staszkowych teizmu i nieteizmu? Czy też pojawi się właśnie ten trzeci, który i teistów, jakich znamy, i nieteistów przegoni i powie to, co powiedział Maćko właśnie. Boję się, że ta coś, no, już próbowałem dać na to odpowiedź, będzie zawsze, będzie niestety najpierw, tak jak było z tym chrześcijaństwem triumfującym, najpierw po stronie tłumu, po stronie populizmu, który rządzi się przede wszystkim, tak jak Sloterdijk napisał, gniewem. Ja nie zapominam o pierwszym słowie europejskiej kultury, aby nie było ostatnim. Gniew opiewaj bogini Achillesa, syna Peleusowego i tak dalej. To... No, proszę Państwa, nic tutaj. Ale książka jest interesująca, można się nią kłócić. Nic nie trzeba specjalnie dodawać, bo rzeczywiście Katrin Nixey, no, to jest popularno-naukowa książka. Mamy, jeżeli ktoś chciałby na ten sam temat przeczytać, Pierre'a Chauvin, Ostatni poganie, proszę bardzo, to dla odmiany poważniejszego kalibru jest propozycja. Książki Petera Brauna także. Tak, no jest
ogromna literatura, my rozmawiamy o dziele popularnym, jak tutaj Stanisław Obierek to określił, książka manifest, więc na pewno żywa narracja może Państwa uwieść, porwać lub odrzucić. Ja mnie nie odrzucę, ja czytałem to z fascynacją po to, żeby się nieustannie czuć kimś, ktoś nie chciałem tego. Na miły Bóg nie chciałem, żeby się z tym nie zgodzić. No, znajdowały mi się zaprzeczne, bo w jednym momencie na przykład napisze, połowa chrześcijan uległa prześladowaniu. To jest zdanie do znalezienia, proszę bardzo. No to jak z tym? Byli prześladowani, czy też nie byli? Trochę jest to... No, najgorszy prześladowany, który staje się prześladowcą. Ja boję się, że to jest morał. Tak, resentyment. Resentyment jest zabójczy po prostu, przyłoży. Tak. No to tu muszę powiedzieć, że przypomina mi się tylko... To w Polsce tylko tak. To, co napisał, i to już naprawdę kończymy, jak to jest Primo Levi o tym, że upokorzenie stanowi niewyczerpane źródło zła, które i tylko głupcy sądzą, że ludzka sprawiedliwość jest zdolna zwalczyć cierpienie, które się bierze z upokorzenia innego. Proszę Państwa, no wesołe czy niewesołe, zachęcamy, proszę Państwa, do lektury książki Catherine Nixey, a ja już kończąc i dziękując ogromnie za tę naszą żwawą rozmowę, chciałbym przypomnieć, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Już jutro Jakub Bodziony będzie rozmawiał z profesorem Hieronimem Gralą o książce Watacha Putina. No, temat gorący. Każdy odcinek naszego podcastu mogą Państwo obejrzeć na YouTubie i posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych. Tak jak mówiliśmy, no, wyniki mamy tam fenomenalne. Proszę recenzować, oceniać nasz program. Dzięki temu możemy docierać do szerszego grona odbiorców. I jeszcze raz Państwu przypominam, proszę serdecznie o przekazywanie 1,5% na Fundację Kultury Liberalnej. Dzięki temu możemy tworzyć takie programy jak dzisiejszy. I dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom raz jeszcze za to, że mieliśmy okazję porozmawiać. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam w następny czwartek.